przyszłość energetyki na świecie, to jest już bardzo duże wyzwanie, ponieważ zmagamy się, jak doskonale wszyscy wiemy, z problemem ocieplenia klimatu i większość krajów podpisała porozumienie paryskie, które zakłada, że przed 2050 roku nie pozwolimy na to, żeby średnia temperatura podniosła się powyżej 2 stopni w porównaniu do czasów preindustrialnych, a najlepiej, żeby było to poniżej 1,5 stopnia, bo nawet ten zakres pomiędzy 1,5 a 2 stopnie Celsjusza może już znacząco w negatywny sposób odbić się na naszej planecie. No oczywiście jednym z głównych sposobów na osiągnięcie tego jest dekarbonizacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, co na świecie się dzieje w coraz większym stopniu. Tu warto zauważyć, że Unia Europejska poprzez swoje działania napędza w dużym stopniu jednak debatę publiczną globalną. Stany ostatnio po wyborze na prezydenta kraju Joe Bidena wróciły do porozumienia paryskiego. Z kolei także nie tak dawno temu Chiny, które są jednym z największych emitentów dwutlenku węgla,